Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku sezonu 7 Minecrafta na modelce Safe Mod. Dzisiaj tak, nie będziemy zajmowali się znowu arcmagiką, bo to nie ma najwyższego sensu, tutaj dość sporo się z nią bawiliśmy. Tutaj pisaliście oczywiście, tak, safe, kurde, ślepy jestem, bardzo ślepy jestem. Tutaj oczywiście był touch ustawiony, a nie self, czyli Night Vision używałem na mobku na innej osobie, a nie używałem tego na sobie. Całkowicie bez sensu to zrobiłem, ale cóż, nic na to nie poradzę, tak już to wyszło. Co dzisiaj? Dzisiaj jednak postanowiłem, że skorzystamy sobie z Digitaminera, jednak nie mam tego w zasadach, więc spokojnie mogę sobie teraz go zabrać, bo jednak postanowiłem, że trzeba stworzyć jakiś automat odnośnie przetwarzania wszystkiego, odnośnie zbierania i tak dalej. I tak szczerze mówiąc, nie chce mi się za bardzo, że na tym poziomie, bo już mamy ponad 50 odcinek, latać i zbierać jakichkolwiek surowców, dlatego też zabieramy Digital Minera od Koki, gdyż postanowiłem, że ona i tak czy siak go już nie używa, gdyż nie wbija się na serwer od dłuższego czasu, dlatego też nie będzie miała nic przeciwko, jeśli po prostu zajmiemy jej Digitala, czyli jesteśmy w jej świecie. Query, tam właśnie jest nasz Digital, który my chcemy pozyskać. Digital domyślnie ma chunk loader w sobie, więc nie ma żadnego problemu, żeby go postawić gdziekolwiek. Ona tutaj postawiła to samo chunk loader, ale też nie wiem czemu. Dobra. Wręcz. Czym muszę go zebrać? Czekajcie, weźmiemy sobie wręcza w takim razie. I dobra, jest zebrany, leciutki jest lag. Widzę, że nas tutaj zombiaki chcą zabijać, wszyscy chcą nas zabić. Co za hamidło jedno. Dobra, tego nie będę zabierał, tylko Digital Miner. W razie Koki, jeśli będziesz chciała wrócić na serwer, zapraszam do mnie po twój Digital Miner, to możecie się na pewno przydać. Okej, ale dobra, mamy jego i teraz co dalej? Nie chcę też tutaj psuć mojego terenu, który jest tutaj umiejscowiony, dlatego to zrobimy sobie jeszcze innego roda i pójdziemy całkowicie gdzieś w inne miejsce i tam postawimy nasz Digital Miner. Ja sobie tam zaznaczę miejsce do teleportacji i dzięki temu będę mógł w razie czego tam się szybciutko teleportować i dane surowce zabierać albo przenosić nasz Digital Miner w nowe miejsce, dzięki czemu będę miał teraz sporo surowców. Tak samo trzeba troszeczkę zmienić system odnośnie magazynowania. Dosyć sporo zmian. Ogólnie główna koncepcja jest taka, że chcę zająć się już automatyzacją całego systemu, czyli automatyczne przetwarzanie wszystkiego na zamówienie, w miarę efektywne. Tutaj mam kilka propozycji odnośnie przetwarzania. Użyję prawdopodobnie do tego mechanizmu, gdyż jest on najbardziej wydajny, najbardziej szybki. No i uznałem, że chyba najlepszy będzie on do zastosowania. Wpiszmy sobie TPS, jaki w ogóle jest aktualnie na serwerze. 1-2, coś tutaj się poknociło. Będę musiał teraz zobaczyć, o co dokładnie chodzi. Bo jak widzicie, otwiera się wszystko w tym samym czasie. Dlatego też, nie wiem, o co dokładnie będzie chodziło. Znaczy nie, Harden uruchomił teraz swój serwer i chyba jednak on będzie nam troszeczkę lagował. Będę musiał mu powiedzieć, żeby jednak go wyłączył na ten czas. I jak ja skończę po prostu nagrywanie, to dopiero wtedy serwer będzie mógł być uruchomiony. Okej, już tutaj jakoś tam te TPS zostały unormowane, więc bardzo fajnie. Teraz zajmiemy się w batka i znajdźmy sobie teren, w którym będziemy mogli coś zbierać. Tam dalej, przepraszam was, na przodzie powinny być jakieś tereny, takie przynajmniej mniej więcej, które nie są przez nikogo osiedlone, gdyż każdy prawie rozbudowany tutaj na przodzie, czyli ja jestem tutaj, tam dalej jest Neko, która już nie gra, tam jest Koki, tam jest Harden, tam z tyłu hen, daleko jest Krzygo, więc bezproblemowo mogę w tym kierunku sobie podążać i gdzieś w tych okolicach postawić naszego Digital Minera, który na pewno nikomu nie będzie przeszkadzał. Zobaczmy to jeszcze na mapę. Gdzieś w tych rejonach powinienem być chyba najlepsze miejsce, bo tutaj będzie normalny teren, gdzie postawimy naszego minera. Czekajcie, tutaj mógłbym postawić tak, żebym miał wreszcie jeszcze później pole do popisu. O, tutaj możemy postawić. To jest taki dosyć teren na wysokość. To jest chyba latająca wyspa? Nie, to jest podpięte do lądu. Dobra, w porządku. Więc tutaj w tym miejscu powstanie nasz Digital Miner, więc weźmy sobie roda, zaznaczmy sobie Digital Miner, set, save i teraz możemy wrzucić go sobie do naszego belta na pozycję, szósta, siódma pozycja tutaj. Teraz tego postawmy naszego Digital Minera gdzieś w tych okolicach i potrzebujemy do niego jeszcze resztę rzeczy, czyli Ender Chest. Mamy jakiś? Nie, oczywiście nie mamy, więc musimy sobie go wykonać. Ender chestik tutaj. Podepniemy go do naszego
zwrotowego, czyli tego, czyli niebieski, czarny, czarny. Więc takie surowce zabierzmy ze sobą, czyli niebieski i ink, ink. Czarny, czarny. Ok. Więc to już mam załatwione. Teraz energia. Energia pójdzie przez... jest tutaj jeden. Dimensional Transserve. Mamy jeszcze... to wykorzystanie troszeczkę energii, więc jak najbardziej możemy go sobie postawić. Więc teraz go zamontujemy u góry, standardowo już w tym oto miejscu, że to ładnie się prezentowało. Energia safe, prywatny channel, że tutaj nikt tutaj nam się nie podepnie obcy. Tylko i wyłącznie przyjmuj energię, potwierdź. Energia tutaj zaczyna już nam wlatywać. Wszystko ładować, bardzo fajnie. Tu oczywiście on aż prosi się o upgrade'y, które na pewno mu damy. Teraz na górę i ustawmy kolory. Od tej strony trzeba się na nie patrzeć, więc montujemy niebieski, czarny i czarny. Ok, jest już nasze miejsce wypadowe, miejsce zwrotu itemu. Zobaczcie tylko, czy działa. Tak, działa, więc w porządku. Teraz tutaj. Będziemy kopali zawsze z Silk Touchem, czemu mówię zawsze, gdyż to jest najbardziej efektywne dla nas, nawet jeśli zdobędę surowce, które nie będę mógł sam przetworzyć, to oczywiście dzięki mojemu pikowi będę mógł to jak najbardziej to wykorzystać w pełni, wszystkie surowce, które pozyskamy w ten sposób, czyli trzeba tak właśnie robić. Teraz tak, w konfigu ustawiamy sobie, tutaj kokiem ma ustawione wszystkie możliwe ory, dobra, może być, radius 32, minimalna wysokość, maksymalna wysokość. Maksymalną wysokość ja bym chyba zwiększył troszeczkę. Aktualnie jestem na klatce 100 ileś, więc ustawię tutaj sobie spokojnie maksymalną wysokość 80. Gdzieś... Chociaż nie, ustawmy sobie setkę od razu, to chyba nie ma większego znaczenia. I tak się nie będzie to nam lagowało. Tu mamy inverse mode, czyli na odwrót, czy coś takiego, nieważne, nie wiem dokładnie co tutaj kaman z tym. Auto extract, czyli wypakowuj automatycznie do tyłu. Outpool, reset, dobra. Wszystko jest w porządku, więc uruchomimy. Do kopania mamy 17 tysięcy orów. Dosyć fajnie. Dużo oczywiście tutaj będzie węgla, takich innych zabaweczek, ale no cóż, takie coś też musi być. Więc wróćmy teraz się z powrotem do nas. I upgrade na szybkość, czyli na speeda potrzebujemy. Więc wejdźmy sobie do modyfikacji mechanizm i tutaj wykonajmy sobie upgrade'y, speed upgrade. Potrzebujemy aloje, mam jakieś tutaj wykonane? No i żadnych nie mam. Redstone. No mam go mało, bo mało, no ale trzeba go tutaj wykorzystać. Niestety. Speed upgrade'y, mamy dwie sztuki, ok, a energy upgrade'y. Nie, to są automatyki. Trzeba się właśnie pszczółkami zająć, też żeby piszecie cały czas, zajmij się pszczółkami. Zajmę się nimi, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pszczółki też będą, bardzo trzeba się pszczółki rozwinąć sobie do poziomu zbierających ory. Dlatego też, no już niedługo te zajmiemy się pszczółkami. Jest oczywiście dużo projektów, które mam do rozpoczęcia. Obawiam się właśnie, żeby ta seria nie była zbyt długa, tak jak w sezonie 5, że zajęła ona aż... Oj, 100 odcinków miała. Nie chciałbym, szczerze mówiąc, żeby aż taka długa ta seria była, bo zauważyłem, że później już pod sam koniec ludziom się troszkę odechciewało oglądać. I wiecie, 100 odcinków to kurczę jest spory kawał czasu dla mnie do nagrywania, dla was do oglądania. Chociaż też było wielu zwolenników właśnie dłuższych serii. Ok, upgrade'y. Pierwsze co wkładamy, może usuniemy sobie ten panel boczny, żebyśmy go nie widzieli. Tutaj, żeby oczywiście wszystko się zbierało o wiele szybciej. Skrapy widziałem, aha, skrapy się lądują tutaj z poziomu naszego systemu do tworzenia skrapów, co mamy w wojdzie, więc w porządku. Tutaj standardowe surowce, Dark Iron nawet jest, bardzo przyjemne. A nie, ja zabrałem upgrade od Koki, więc on już ma prawie wszystkie upgrade'y w sobie, więc będzie kopał teraz jak szalony, wam powiem. Będzie dosyć przyjemne, wam powiem. Tak, maksymalny speed. Oj, coś czuję, że... Mogę mieć przez to problem energetyczny. Chociaż nie, jako tako to daje radę. Chociaż ilość przesyłanego prądu stąd jest już coraz to mniejsza. I nie wiem, czy nie będę potrzebował jakichś wspomagaczy dla niego. W postaci wiatraków nawet. Wiatraki są tanie, ale nie, ja wiatraków mówiłem, że nie będę używał, więc nie będę ich wprowadzał. Bo to by już byłoby całkowicie, no... zaprzeczenie temu, co powiedziałem na samym początku, że nie używamy pewnych mechanizmów. Chodźmy do świata wojdowego, zobaczmy jak to wygląda nasze magazynowanie tej energii. Czy będzie trzeba stworzyć jeszcze jedno źródło energii, energetyczne, żeby to wszystko się wyrobiło, czy jednak
Na tym, co tutaj mamy, spokojnie damy sobie radę działać. Dobra, tutaj mi się włączył ten układ. Z powodu braku drzew pewnie. Nasza miotła zginęła? Aha, miotły nie mam, no właśnie. Właśnie. Jednak golemy to golemy. One przynajmniej chodziły zawsze bez żadnego problemu. Miotła, jak widzicie, no ma swoje ekscesy, więc zwrócimy w takim razie do systemu golemowego. Upgrade, save, co ty kurczę za pierdółki opowiadasz. Teraz kory i golemy. Tutaj gdzieś chyba jakieś wylądowały też, nie wiem po co tutaj one wyszły, ale chodźcie do mnie. I tak o, one miały swoje upgrade'y na wytrzymałość, swoje kapelusiki, te kapelusiki straciły przez to, że tutaj troszeczkę mojej winy jest w tym, że jednak je usunąłem. Ale dobra, kory, każdy dostaje kory Gather. Teraz dostaniecie jeszcze siłę i zajmijcie się zbieractwem tego wszystkiego, bo naprawdę jest istotna sprawa, żeby jednak tych surowców było tu jak najwięcej. Ja więc ja się może podrzucę 6 staków, czyli po 3 staki do każdego z tych mechanizmów, żeby jednak faktycznie mogło sobie to pracować tutaj i produkować mi mój charcoal, który będzie tutaj dla mnie dosyć istotny. Nasze przetwarzanie tutaj, jak widzicie, sobie tutaj jako tako radzi. Tracimy troszeczkę nasze kropy, dlatego ja je zbiorę, żebyśmy po prostu mieli te sadzonki już przy sobie, bo to jest bardziej pewne, niżeli taka zabawa później, bo tutaj już chyba układ troszeczkę się opróżnił pod tym względem. To jak wiecie, ten układ jest troszeczkę nieopłacalny już, bo on nawet nie może funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, dlatego też go zbierzmy. Wykorzystamy go całkowicie w innym miejscu. Wszystko stąd pozabierajmy. Ender chest, również go możemy stąd zabrać. On tutaj jest całkowicie również zbędny, więc chodź do mnie, pójdziemy razem sobie gdzieś, bo naprawdę tutaj jego umiejscowienie może nie miało zbyt większej przyszłości z tego wynika. Okej, okay, mamy surowce, teraz tak o, system przetwarzania ich będzie trzeba gdzieś tutaj oprzeć w tym rejonie. I teraz zastanawiam się tylko w którym miejscu, może tutaj z tyłu stworzymy taki mały mechanizm. Zaraz nam dokładnie wyjaśnię o co mi chodzi. To muszę mieć. Postawimy go w tym miejscu. Slumsher, potrzebuję taki jeszcze jeden. Aktywator. Uruchomimy ten panel. I przejdźmy sobie tutaj. Aktywator. Tego potrzebuję jeszcze jednego. Jedno serwo. Jak najbardziej, dziękuję tobie. Teraz tego podepniemy go tutaj. I teraz podepniemy to. Do czego teraz to podepnę? Chciałbym tutaj hopper jeszcze zamontować jakiś. Więc weźmy sobie jakiegoś hoppera pojedynczego. Weźmiemy sobie chesta. Chyba, że nie, zrobimy to inaczej. Chesta jak najbardziej, ale weźmiemy sobie item translokatora. Gdyż to będzie bardziej takie efektowne, bardziej wydajne. To będzie, item translokatory są mniej obciążające serwer. Tak byście nawet nie wiedzieli, to już wam informuję o tym. Tak, to jest mniej obciążający serwer, więc to warto wykorzystywać. Teraz tego chesta weźmiemy sobie też jeszcze jednego. Jakaś mi chrypa dziwna złapała. Kurczę. I tak o, w tym nie zrobimy sobie dziurkę. I zamontujemy tutaj chesta. Do tego chesta podepniemy item translokatora, że wszystko co się znajdzie w tym chestie będzie chciało podróżować do tego oto urządzenia. I tutaj będzie ono kładzione, czyli jak tutaj postawimy sobie takie coś, on położy nasz blok i położy. Ja się skupię się na tym, że on go położy. Teraz dalej, potrzebujemy wykonać jak najlepszy Forge Dagger. Taki, żeby był wydajny i tak dalej, itp., itd. Więc mój tutaj jak najbardziej się nadaje, jest dosyć wydajny, więc go tutaj położymy. Dajemy, że lewy przycisk myszki jest tutaj najistotniejszy. I teraz co się teraz stanie? Jeśli wrzucimy tutaj nasze drewno, ono będzie powoli, bo powoli powinno być zbierane przez niego. I'm left, I'm high. Chyba tak, jest rozwalany, jak widzicie teraz aktualnie. Jest on rozwalany. Spowoduje to mniej więcej tyle, że to co postawi ten nasz, ta nasza maszynka, zostanie rozwalona przez tą maszynkę i blok wyleci. Teraz trzeba te bloki zacząć zbierać.
Możemy to wykorzystać golemy standardowo, albo też możemy po prostu postawić na dole rurkę obsydianową, która te itemki będzie sobie tutaj zbierała. I tak też zrobimy. Rurka obsydianowa, do tego weźmiemy sobie rurkę forcową, która będzie to przyspieszała, tym bardziej, że forcu mamy bardzo dużo, więc byłoby głupio z tego nie korzystać. To odłóżmy, co tutaj będzie nam teraz niepotrzebne, bo teraz troszkę nam tu będzie miejsca to zajmowało. I standardowo, tak jak i poprzednio, potrzebujemy kolejnego chesta, żeby to mniej więcej obsłużyć, albo nawet zrobimy sobie interface. Mam tu auto crafting pod to. Nawet interface i podepniemy to prosto naszego układu applied. Teraz tutaj potrzebujemy jeszcze potrzebujemy ekstraktor. Jedną sztukę, bo tutaj będziemy każdy item tutaj będzie lądował z pewnego typu. Oraz potrzebujemy jeszcze kable. 5 kabli to jest za mało. Wykonam jeszcze 16, bo to chyba jest 6 po 4 wykonywane. Nie pamiętam już dokładnie. Zobaczymy, jak tam wykonanie interfejsu. Jest już interfejs, więc bardzo przyjemnie. Oraz kable jeszcze są craftowane, bądź też niestety, ale nie ma możliwości craftingu. Nie, jest możliwość craftingu. Kable przyszły do nas, więc bardzo fajnie. Ok. Teraz zajmiemy się montażem systemu, który będzie odbierał wszelkie surowce. Weźmiemy sobie... A tak, tu był jeszcze Kamil, zapomniałem Krzychu. Krzychu, kurde, czemu się tam Kamil wchodzi? Zapomniałem w ogóle mu napisać, że jest już nagranie, ale dobra. To później mu powiem najwyżej. Dobra, teraz chodźmy na dół. I tutaj musimy zamontować nasz interfejs. Czyli te wszystkie itemy, które tutaj doleciały, trafią do tego interfejsu. Kolejno tutaj montujemy ekstraktor. I teraz kolejna sprawa to są kable. Aha, mam latanie włączone. Czekajcie, muszę wyłączyć sobie latanie, bo zaraz tracę force i zacznę spadać. Chociaż że jako batek w ogóle tego nie wykorzystuję, ale... This is Minecraft, tego się na trzeźwo nie zrozumie nigdy. To zresztą tłumaczyłem wiele razy. Dobra, potrzebujemy dostać się kabelkiem do naszego systemu Applied. I teraz mam troszeczkę problem, wam powiem. Bo nie wiem, w którym miejscu mógłbym się tutaj podpiąć, żeby faktycznie do niego się przypiąć. Tu mamy nasz interfejs, on tutaj idzie w dół. Przydałoby się jakoś tutaj... Widzicie, tutaj idzie też przewód. Ten kabel interfejsowy... On chyba już nie jest wykorzystywany, coś mi tak świta. Dlatego też go rozwalę, bo nie korzystamy już z systemu logistycznego pod tym względem. On zresztą chyba nic tutaj nie ma więcej, nie ma nic, dobra. Więc mogę go tutaj bez problemu rozwalić, dzięki czemu będę miał teraz sam możliwości zamontowania tutaj naszego kabla z Applied i podpięcia go do naszego układu. Tutaj zamontowaliśmy. W porządku. Jest to już zrobione. Teraz przejdźmy do kolejnego etapu, czyli wybrania potencjalnych or, które tutaj chcielibyśmy, żeby się pokazywały. Będzie to oczywiście lapis. Po pierwsze lapis, którego jeszcze nie mamy. Ok. Węgiel. Jego już mamy troszeczkę sporo i może na węglu na razie potestujmy. Czyli tak o. Idziemy teraz na dół. Ustawiamy. W tym ekstraktorze transportuj tutaj węgiel stakami, bo tutaj nie będziemy się bawili, żeby transportowało w mniejszych ilościach. I teraz tak o. One tu i tutaj jest przejście. Teraz czemu to nie chce przejść? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tylko, że to jest wyjście ustawione chyba. Właśnie, tak ma być. W ten sposób. Teraz jak widzicie, węgiel tutaj zaczął się... Znaczy, węgiel się tutaj pokazał. I nasz aktywator zaczął kopać, czy nasz autonomus, czyli nasza autonomiczna kopaczka zaczęła to powoli, niż tylko kopię to bardzo powoli. Aha, już wiem czemu. Bo nie ma kilofa. I teraz co się stało w tej oto chwili? Nasza kopaczka jest w stanie kopać dosyć sporej ilości, ale ma problemy z odesłaniem tego na dół. Dlatego też trzeba tutaj zrobić małego myka.
Otóż weźmy sobie glas. Ten czysty może być jak najbardziej. I zasłońmy całość. Teraz 3. On zrozumie, że stąd nie ma nic prawa wydostać się. Nie. I tak gdzieś jak surowce stąd się wydostają, gdyż no nie mają za bardzo możliwości gdziekolwiek przejść. I teraz jak to można by było jeszcze inaczej rozwiązać? Układanie, kopanie, układanie, kopanie. Tak o, wyłączmy na razie tego oto pana. A mówię, tylko i wyłącznie działasz na wysoki sygnał, więc automatycznie przestaniesz już kopać. Okej. I jak to teraz rozwiązać? No więc okazało się, że w ten sposób również nasz mechanizm nie działa poprawnie. To znaczy, zebrane w ten sposób już przerobione nasze orki nie lądują w tym miejscu, co ja bym chciał. Dlatego też jest... Aha, dobra, tutaj mnie walnęło moje urządzenie. Dlatego jestem zmuszony do czegoś zmodernizować celutki układ. Mam nadzieję, że to się uda. Otóż tak, o, chcę zamknąć go w takiej pseudoklatce, dzięki czemu wszystkie surowce powinny się zamknąć w jej obrębie. Zaraz zobaczymy, czy tak faktycznie się stanie. Czy będzie to klatka dokładnie na wymiar tego, gdzie maksymalnie tej temki mogą nam uciec. Taką przynajmniej mam nadzieję. Czyli w ten sposób będzie to obrobione. Tutaj oczywiście również osłonka. Proszę się przesunąć. Tutaj również. I teraz tak o. Pociągniemy na górę chyba standardowo już glasa, żeby tego tutaj ładnie się prezentowało. Tutaj również tą stronę. Tak wypełnimy w pełni. I teraz... jeszcze jedno piętro strzelimy do góry. Nie chcę zamykać tego od góry, chyba że naprawdę będę musiał to zrobić, to wtedy faktycznie tak zrobię. Ale na razie będę skupiał się, żeby jednak ta góra była całkowicie otwarta, żeby w pełni tam można było sobie chodzić, coś tam wykonywać innego całkowicie. Więc dobra, teraz tak, potrzebujemy chisel, żeby przerobić. A ja mam chisela, zapomniałem całkowicie, że przecież jak zginąłem przed tym, już hen temu, to straciłem oczywiście moje wszystkie surowce, moje wszystkie narzędzia i musiałem je tworzyć od zera. Tutaj brakuje mi sticków akurat, ale sticki mamy forcowe i tutaj ich nie wykorzystamy. O, popatrzcie, aż to los, aż to peszek to się nazywa. Oak. W takim razie wykonałem sobie troszeczkę desek. Jak już tych desek troszeczkę wykonaliśmy, wykonajmy troszeczkę tych patyków, żeby jednak niektóre recepty, które przynajmniej nie mogą być wykonane za pomocą innego rodzaju sticków, żeby jednak ten standardowy stick też gdzieś w układzie się znajdował. Okej, i w ten sposób mamy taką piękną oto klateczkę wykonaną. Teraz taką. Tutaj jak widzicie są surowce, ja go wyłączyłem, dajemy znowu na sygnał na ignore. Aha, i ustawiłem up, ma być level, czyli dokładnie na tym samym poziomie. Ja to muszę rozwalić sam w takim razie. I teraz tak o, potrzebujemy, żeby tam jakakolwiek orka się nam znalazła. Wyciągnijmy sobie or i weźmy, co to jeszcze mamy. Dark ingot, na pewno nie, koprowki na pewno też nie, redstone jak najbardziej oraz jeszcze obsydian. Jeszcze jest energia, się bałem, że energii nie będzie całkowicie. Ale dobra, tutaj nasz ten układ zaczyna już funkcjonować. Boiler się rozpędza, więc spoko, spoko, to będzie w porządku. Tutaj, no, tworzenie tego naszego wungla też jakoś super ekstra wydajne nie jest. A tutaj, jak nasza farma się umiewa? Farma będzie chyba w porządku, tylko niestety, ale... No drewna brakuje, ciągle brakuje im drewna, bo to nie są drzewa dżunglowe. Dżunglówki oczywiście o wiele lepiej tam się spisywały. No te drzewa, no niestety mają troszeczkę problemów swoich. Teraz tak o, tutaj muszę się dokopać na dół, więc ja to chyba sobie zrobię dobry tymczasowy taki przekop i wprowadzimy tutaj jeszcze redstone, żeby tutaj dochodził, przejść tutaj, teraz zobaczymy jak to się stanie. Redstone wylądował i zostaje teraz przekopany i teraz itemy muszą się znaleźć w środku, nie mogą stąd uciec pod żadnym względem. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Jest, tak faktycznie jest, lądują na lewo i na prawo, więc w porządku, nie jest źle. Skoro tak lądują one, u góry też są,
Tutaj oczywiście będzie potrzebny nam jakikolwiek układ, który będzie mógł zbierać te itemy. Myślę o miotle, tylko obawiam się, że znowu miotle się zablokuje, tak jak poprzednio, i znowu nie będę mógł nic z nią zrobić. Tak samo to co chwilę bije i będzie zabijało mi wszystko, co ja tutaj tylko będę chciał postawić. Dlatego też podmontujemy w tym miejscu. Tu mamy nasz interfejs. Zamontujemy sobie chesta. Na tego chesta zamontujemy golema, który będzie oczywiście to wszystko zbierał. Czyli jeden golem. Kory tutaj jakieś mamy. Nie, ale tutaj na pewno kory będą do zbierania, jak najbardziej. Okej, okay, i kor zbierający. Czemu ironowy? Ironowy golem jest najbardziej wytrzymały, dlatego też w tym zastosowaniu on będzie najlepszy, gdyż no nie ukrywajmy, on będzie co chwilę obrywał. Dlatego też musi on no jak najdłużej móc wytrzymać to atakowanie przez ten nasz cały układ. Więc lądujesz oto. Okay, żeby tutaj to mi się tutaj nie blokowało, albo dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Blokujemy go w tym miejscu. Okej. Okay. Wszystko dajesz do tego chesta, w porządku, jak najbardziej. Teraz zobaczcie, czy on nie zacznie głupieć, że chce gdzieś pójść, chociaż takiej możliwości nie ma. I tutaj właśnie jest ten problem, że będzie tutaj obrywał i to solidnie obrywał. Ale nie, jednak widzicie, on widzi, że tutaj jest surowiec, który on by chciał pozyskać. Dlatego też spróbujmy go zrobić w ten sposób. Czy dalej on ten surowiec widzi? Jak go zrobię w pełni zakrytego, ale to chyba w ogóle nic tam mu nie robi. I tak czy siak on ten item widzi i on go bardzo chce pozyskać. Teraz będzie leciał tam do sadzonki. Nie, teraz uspokoił się. Rzućmy tu, tutaj cokolwiek. Nie. Kombinuję jak to zebrać, a właściwie ja bym chciał, żebyś se odpuścił i zbierał tylko to, co jest w twojej okolicy. Chyba że jak dam mu inteligencję, wtedy on nie będzie leciał tam, gdzie nie powinien. Tutaj akurat upgrade byłby nam konieczny. Upgrade do inteligencji nie mam, czyli potrzebuję taką order i potrzebuję standardowo jeszcze tego golda. No i w porządku, upgrade mamy, wrzućmy go do golema i teraz co on uzyskał? Uzyskał miejsca, gdzie ma co odkładać. No nie, to jak mi się najmniej przyda. To jest specyfikacja co, gdzie ma lecieć. Want to pick up something specific on continue pick up everything. Everything, tak, wszystko zbieraj po kolei. Zobaczymy jak to w ogóle nam wyjdzie później. Tak, zrzućmy okiem na naszego minera. Jak on sobie radzi z tym wszystkim, bo na pewno zjada nam olbrzymie pokłady energii. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda u niego. Dobra, jak widzicie, zjada ciągle prawie maksa, dlatego zmniejszę mu speeda. Już on tłumaczy, czemu chce zmniejszyć mu speeda. Żeby jednak on kopał systematycznie. Pamiętajcie, czym większy speed, tym więcej prądu zżera wasz miner. I tym samym, no niestety, ale no marnujecie surowce. Marnujecie surowce, marnujecie energię, więc to jest bez sensu. Lepiej jednak zrobić go w ten sposób, żeby ta energia, którą on dostaje, wystarczyła mu na jednolitą pracę, jak jest aktualnie, jest upgrade razy 7, więc nie marnuje mi dużo surowców, jakiś ekstra sporo ich nie będzie mi nam tracił, a przy okazji będzie mógł pracować non-stop bez żadnej przerwy. Więc o to nam chodzi, a przy okazji jeszcze będziemy mieć jakąkolwiek energię. No i dobra, nasz golemie, teraz się możesz wykazać, bo tego będzie teraz leciało sporo. Cała nasza fabryczka zaczęła już swoją pracę. A ty jesteś jako jedyny golem, który może tutaj to obrobić. No, tutaj oczywiście pomaga ci troszeczkę rurka. Ale zobaczymy jak to będzie tutaj się nam układać. No dobra, przeskoczył, nie jest nim źle. Nie wiem czy on forca wykorzystuje, bo to się chyba tego nie widzę. Level jak najbardziej sobie weźmiemy, a czemużby nie. Zobaczmy czy mamy jeszcze diamenty już. Powinno już do nas przyjść. Mamy pierwszy nasz diamond ore, więc go trzeba samo tutaj dorzucić. Czyli ustawiamy tutaj, że również obsługujesz jeszcze diamenty, gdyż to są te surowce, które nie są przetwarzane w żaden sposób. Oraz jeszcze jeden rodzaj surowca tutaj by leciał wrzucić. Będzie to kwarc.
Ale kwarcu jeszcze on nie pozyskał. Szkoda troszeczkę. Bo naprawdę chciałem jego tak samo wrzucić, żeby jednak no, nie było takiej sytuacji, że zmarnuję sobie surowce, które są dosyć cenne dla mnie. A kwarc właśnie takim surowcem będzie. Dosyć cennym, wartościowym. Dlatego będzie trzeba go na pewno wrzucić do takiego systemu powielania. Tutaj. Nic więcej chyba na razie nie będę mógł zamontować. Dobra, okazało się, że wszystko było w porządku zrobione. Tylko jednak nasz Digital Miner potrzebuje Chunk Loadera. Zapomniałem, nie wiem czy zapomniałem, czy po prostu nie byłem tego świadomy, tak do końca wam powiem. Ale już jak widzicie, cały układ działa poprawnie. Nasz golemik tutaj haruje, lata wokoło, zbiera wszystkie surowce. Czy kwarcu się nam pokazał? Ciągle kwarcu nie mamy. Teraz zostaje tylko i wyłącznie zamontowanie takiego małego układu do wypompowywania surowców z tego naszego chesta prosto do układu Applied Energetic. Więc montujemy autarczyk gate'a, ustawiamy tutaj, że jeśli jest item w inwentory, to puls. I w ten sposób wszystkie surowce będą odpompowywane zawsze z tego chesta. Czyli analogicznie dany chest nigdy surowców nie będzie posiadał. To muszę oczywiście tutaj ze swoim, tutaj wylatują nam surowce. Z tego miejsca chyba nie będą nam wylatywały, więc to będzie w porządku. I teraz ten chestik powinien być pusty za każdym razem. Pusty. Powinien się opróżniać. Oczywiście będzie to wolniej niż tutaj jest to zbierane, ale nie, nawet szybko to pracuje, więc spokojnie to wszystko tutaj będzie nam zjeżdżało z tego naszego chesta. Jak widzicie, pozyskiwane surowce są dosyć w fajnych, dużych ilościach, więc to na pewno będzie na wielki plus dla nas, że surowców teraz już nam nie zabraknie, będą powielane. Na pewno redstone'a będziemy mieli o wiele więcej niż jakbyśmy zbierali go normalnie digital minerem, bo tutaj mamy go je powielane za pomocą fortu. Tunki. Dobra, wiecie co, i tym to oto aspektem razem z naszym robocikiem Władysławem i golemem Frankiem kończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Układ bardzo fajny do kopania surowców, do powielania surowców. Te, które zbieramy na Silk Touch, a które w normalnych maszynach są nieopłacalne do przetwarzania. Będę musiał tylko i wyłącznie weryfikować tutaj mojego pika, żeby mi się on nie popsuł, bo jest dosyć fajny, cenny. Dlatego zobaczymy, jak to w ogóle nam wyjdzie w praniu. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie, polecie, zdajemy łapeczki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa wszystkim!